chłopców, dziewczęta i ukrainie dziewczęta. Żebyście się tam mieli zawsze zdrowi wasali, jak ci nie wiedzieli jak. Nie się, nie się!
królami. Wszystkie narody pod mymi nogami. Powiedz mi teraz, co się dzieje, bo dziś się tron pode mną kwieje. Buntowników gromada, głowy narodowy królu łopowiadą. Pościnać, pościnać, hardy im głowy, bo ja to jestem król, a nie jakiś ignowy. Patrzcie, patrzcie, idą królowie, złoty koronach na głowie. Witaj królu heronie z dalekiej krainy. My z gwiazdą przyszli uwidzieć Jezusa narodzonego tu w jednej stajence. Możni królowie, jak go znajdziecie, przyjdźcie i powiedzcie, a i go będę przywitać. Yeah.
Mamy prezent. No mamy tylko prezent. Jak taki duży prezent. Ksiądz Ekscelencja, jak go złoży, to zobaczymy. Proszę wyciągać potem i pobłogosławić. Z Florydy. Dajcie z mikrofonu. Niech sobie ksiądz biskup przypomni rozmowę naszą na lotnisku w Palicach 16 sierpnia. To jest ten prezent, proszę bardzo, otworzyć. Bo okres Bożego Narodzenia to czas życzeń i prezentów. Tak jest, tu dla księdza biskupa mamy prezent, trzeba będzie go pobłogosławić, co by się dało. Ojca Jacka prosimy z wodą święconą. No ja tu mówię na pewno wnioski po nas, że honorowe to honorowe pierwsze do zarządu Bożego na ten 2014 rok. Żeby się darzyło i dobrze doszło. Chcecie przymierzyć? Trzeba przymierzyć. Trzeba mieć... Nie, ja nie wiem, ja będę błogosławieńcy ksiądzę i ja wiem. No, jestem zaskoczony. Będzie mikrofon. Jestem bardzo miło zaskoczony, bo rzeczywiście pierwsze, że macie dobrą pamięć i pan Andrzej ma dobrą pamięć, a po drugie, no teraz to już naprawdę jak pójdę, będę odprawiał przeświętą, to już nie będę jak Cefer, tylko będę prawdziwie jak Bacy, a Guru. Więc błogosławię. Panie Boże, uświęć te szaty przeznaczone na wyłączną służbę Twoją. Spraw, aby wszyscy, którzy je będą nosić, godnie wypełniali zadania wynikające z przyjętych święceń. Niech święte czynności liturgii Kościoła staną się dla nas zapowiedzią udziału w liturgii, do której pielgrzymujemy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nie wiem, czy do mnie pasą. Ja was tak wzrokiem i nowierzę. Ja widzę, że rok miał ten sam. Ja i do księdza biskupa tam wzrokiem mierzę, nie wiecie. Ale on takim wzrokiem mierzy. Także to jest od zarządu głównego i całego związku po Kanada księdza biskupa. Ekscelencji. Nie słuchajcie prezesa, co go do, bo my myśleli na tym parę miesięcy. Metr nosił tak i tak, a dopiero no jego ekscelencja w tyle tu do góry jako. Cały czas tak go do prezesa. Dlatego się nie dziwię, że tyle materiałów weszło. Wszystkiego najlepszego do naszej. To ekscelencja księdza biskupa Andrzeja Wykra, Skorybego. Niech się wydarzy na tym nowym roku 2014. Dużo zdrowia. Ja bym jeszcze poprosiła tu może pana Bogdana Strumieckiego, bo ma też nam do przekazania życzenia. A później prosiłabym, a może ktoś z naszych gości chciałby coś powiedzieć, przekazać życzenia, to bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałem w imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej Stanu Illinois, w imieniu Pani Prezes Ireny Moskal, jak i całego zarządu, ale również w imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej Stanów Zjednoczonych, którego jestem dyrektorem, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Tradycyjnie, jak już wszyscy mówią, zdrowia, aby opatrzność Boża nad nami czuwała, ale mam jedno bardzo ważne życzenie, żebyśmy nigdy nie tracili naszej pamięci, żeby nasza pamięć trwała w nas jak najdłużej i żebyśmy pamiętali o naszych korzeniach, o wartościach, które wynieśliśmy najpierw z naszych domów, abyśmy pamiętali słowa naszych matek, ojców, później naszych księży, którzy nas uczyli religii, żeby wartości patriotyczne, duchowe, historyczne zawsze towarzyszyły nam, obojętnie w jakich okolicznościach się znajdziemy. Bo jak kiedyś powiedział jeden z filozofów, najpotężniejsze drzewo, odciąć od korzeni, ono uschnie. To samo będzie z nami. Jeżeli
zapomnimy, skąd się wywodzimy, jakie są nasze podstawowe wartości, praktycznie nie będziemy znaczyć nic. Szczęść Wam Boże. Dziękujemy bardzo. Ja bym może prosiła jeszcze pana konsula Radomskiego za parę słów. Dobra pani sekretarz, panie prezesie, panie prezesie. Zwracam się do zarządu Związku Podkarat w Północnej Ameryce z serdecznym podziękowaniem za zaproszenie na tak uroczysty opłatek. Z podziękowaniem za zorganizowanie tak pięknej, tradycyjnej uroczystości. Z zaproszeniem czcigodnych księży, dostojnych gości, tak żebyśmy mogli się spotkać w uroczystej, pięknej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. I chciałbym, korzystając z okazji, że mogę coś powiedzieć, życzyć Państwu wszystkiego najlepszego. W imieniu konsula generalnego Pauliny Kapuścińskiej, swoim własnym i wszystkich kolegów, koleżanek z konsulatu w Chicago, dużo zdrowia, dużo pomyślności, dużo sukcesów, dużo radości w nowym roku. Żeby ten rok był co najmniej tak dobry jak wszystkie poprzednie lata, a najlepiej, żeby był jeszcze lepszy. Ten rok będzie ważny, bo będzie bardzo symbolicznym rokiem dla Polski. Minie w tym roku 25 lat od końca PRL-u. Minie 10 lat od członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Minie 15 lat od członkostwa Polski w NATO. Wszystko to świadczy o tym, że Polska w ostatnich paru dziesięciu latach zaczęła rozwijać się nowym życiem i jest zupełnie nowym krajem i młodym krajem, demokratycznym krajem, który jest zupełnie inny od tego, co pamiętam ja ze swojego dzieciństwa i prawie wszyscy, którzy są na tej sali, pamiętają z lat poprzednich. Z tego powinniśmy być dumni, zadowoleni i życzymy tej naszej ojczyźnie, żeby była jeszcze lepsza niż jest teraz. Chciałbym na koniec życzyć wszystkiego najlepszego i wielu sukcesów góralom, Związkowi Podkaran, ale także całej Polonii w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Chicago. Żeby Polacy, którzy tutaj mieszkają, znaczyli więcej jeszcze teraz. Już w grudniu, w ostatnich tygodniach zeszłego roku było takie piękne wydarzenie, nazwanie placu, który jest pomiędzy ulicami Milwaukee, Ashland i Division, Polish Triangle, polskim trójkątem, oficjalnie przez Radę Miasta Chicago. Żeby takich symboli było jak najwięcej, żeby Polacy w Chicago, w Illinois, w Stanach Zjednoczonych stracili jeszcze więcej niż teraz, zajmowali wysokie stanowiska i reprezentowali Polaków w Ameryce w jak najbardziej godny sposób. Tego życzę na ten rok i wszystkie nadchodzące kolejne lata. Dziękuję serdecznie. Państwu w imieniu Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego, najstarszej polskiej organizacji, chcemy Wam składać jak najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku. Moim pragnieniem i naszym pragnieniem jest, aby Polonia była zjednoczona, abyśmy razem dobrze współpracowali, abyśmy się razem dobrze rozwijali, abyśmy tutaj na ziemi Waszyngtona krzywili polską kulturę i tradycję, aby nasza młodzież wstępowała w nasze szeregi, abyśmy im dali szansę, żeby byli w naszych organizacjach, bo to od nich będzie zależeć nasza przyszłość. Życzymy Wam wszystkiego, co jest najlepsze. Dużo zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego. No to teraz pięknie poprosimy Józefa Kropo. Prosimy bardzo, pana prezesa. Powiem może nam po angielsku. No. Po polsku? Witamy. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Miło Was wszystkich widzieć. Wesołe świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. I dużo zdrowia
dużo, dużo zdrowia na nowego roku. Dziękuję. Czy może by ktoś chciał jeszcze zabrać głos, powiedzieć coś do życzenia? Prosimy bardzo. Wszyscy jesteście najważniejsi, bo żeście tutaj przyszli właśnie celebrować właśnie ten układek razem ze Związkiem Podhala, ale mamy szczególnie dwie takie osoby, które naprawdę są tutaj w tym środowisku wyróżnione. To, co właśnie zauważył z prezentacji tych ludzi tutaj, no to oczywiście na pierwszym miejscu jest ksiądz biskup tutaj właśnie, który jest przedstawicielem właśnie tego kapłaństwa, kleru tutaj i on właśnie jest tym najważniejszym, który te nasze życzenia, modlitwy do Boga naszego zaniesie. I to jest bardzo na chwała przy naszym rzekaniu właśnie do podwórka, żeby nam przyjął, także właśnie na jego ręce te wszystkie modlitwy spływają i on to jako najważniejsza osoba właśnie kościelna te życzenia i prośby do Pana Boga przesyło. Ja tylko myślę, chciałbym wszystkim pożyczyć szczęśliwego nowego roku i dużo zdrowia i czego sobie wszyscy życzą, to jest ode mnie, od całej mojej rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te życzenia. No i wiecie, teraz skarbnik Związku Narodowego Polskiego, nasz przyjaciel Marian Grabowski. Dziękuję bardzo. Jak co roku zazwyczaj my się przychodzimy, popieramy organizację jedną i drugą. Wszyscy mówią w koło jedno i to po prostu to samo. Szanujmy się, współpracujmy. Bardzo ładnie wygląda, żeby ta Polonia razem i głosowała, i popierała się, że nie tylko przychodzimy na opłatek się pokazać, bo naprawdę zróbmy coś, żeby wreszcie myśmy się liczyli w tej Chicago, bo mi się wydaje, że po tym jakimś czasie, kiedy mieliśmy i senatorów, i na dużych pozycjach ludzi naszych polskiego pochodzenia, w tej chwili jakby zaczynało brakować nam. Nie wiem dlaczego, jednak mamy tyle wykształconych ludzi. I jako skarbnik Związku Narodowego Polskiego dziękuję oczywiście za zaproszenie od naszego całego dobrego zarządu i członków, ale życzę wam wszystkim tu, żebyście popierali tę Polonię, niezależnie od różnicy, jaka ta organizacja jest, ale że jest polonijną organizacją i trzeba ją popierać, wspierać i utrzymywać. Bo jak ktoś powiedział, jeżeli te korzenie odepniemy i usunie, to nie będzie po nas nikt, nie będzie się z nami nikt nas liczył. A w tej chwili dla księży, dla dostojnych gości, oczywiście nie będziemy wymieniać wszystkich po kolei, bo to za dużo tych dostojnych gości jest. Życzę wszystkiego najlepszego i od naszego zarządu nic więcej, tylko zdrowia. Żebyście mieli zdrowie i żebyście dobrze się trzymali w tym roku i żeby na przyszły rok nikomu nie brakowało. Dziękuję bardzo. Nasyści! Na zdrowie! Na ten nowy rok! Zdarzyła pszenica i grób, razem wątku, kładę ciągu, a na pieczu swoje, taką życiu powierza je. Słyszałem, jak narzekaliśmy, że rany Polacy, jesteśmy taką siłą w Chicago, nas nie widać. No właśnie to wynika z tego, że brakuje nam troszeczkę tego poparcia. Mamy bardzo dobre serca, gorące serca. Jako Polacy jesteśmy romantykami, wrażliwymi na drugiego człowieka. Dlatego bądźmy dla siebie nawzajem pomocą. W naszym Związku Podhala, w innych organizacjach bratnych, które zaszczyciły nas tym naszą obecnością. I na początku tego naszego nowego roku, ważnego roku, bo jak zapewne wiecie, w tym roku będzie Sejm, nasz Sejm. W tym roku będzie 85 lat Związku Podhala. W tym roku będzie bardzo ważna, dorosła uroczystość, kiedy Jan Paweł II, którego znaliśmy wszyscy, będzie święty. Bardzo ważne wydarzenie. Ten rok będzie dla nas szczególny. Dlatego na początku tego roku życzę wam Bożego błogosławieństwa, życzę wam radości z tych naszych różnych uroczystości, życzę wam pokoju,
I życzę Wam, żeby między nami było zawsze jak najwięcej kochających serc, bo człowiek tego najbardziej szuka. Szczęść Wam Boże. Nasz pięknie dziękuję na sobą. Kapela Młodzież Związku Kochana. Witam serdecznie. Dlaczego dziś spotykamy się, nazywając to spotkanie opłatkiem biblijnym? Nie chcemy wyjść poza dom rodzinny do drugiego człowieka, do tych, których spotykamy codziennie w drodze życia i do nas zebrania. I chcemy radość Bożego Narodzenia utrwalić w naszym życiu, by została tak, czym za ja jestem? Jak najdłużej, piękny i na cały rok. I chcemy podzielić się chlebem ze sobą. Podzielić chlebem znaczy przeprosić za niedoskonałość życia i życzyć sobie dobrego jutra. Chcemy, żeby między nami było rodzinnie. Nie ma gorszych, nie ma lepszych. Nie winimy nikogo, nie wyróżniamy też nikogo. Potraktujmy się jak ludzie z Bożym Narodzeniem, z szczęściem w sercu, równo z ufnością do każdego nawzajem. Potraktujmy się z nowonarodzonego i niech na tam sekunduje nowoczynnych poczynania. Niech swym błogosławieństwem ubogaca każdy nasz nowy dzień życia. Szczęść nam Boże wszystkim. Bardzo pięknie dziękuję prezesowi. Thank you.
Thank you.